Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do kolejnego Q&A, to będzie 52. Tym razem później, tak jak informowałem, nie było mnie na weekend, więc niestety, ale pojawi się to, no dzisiaj mamy poniedziałek. Dla Was poniedziałek, dla mnie niedziela w 8:30. Zacznijmy sobie od początku w takim razie. I teraz tak, na trzy komentarze możesz trochę powiększyć. Ja wiem, ja tak eksperymentuję, mówię, no cały czas próbuję jakoś to jak najlepiej ogarnąć. Dzisiaj też postanowiłem, że wyciszę trochę jakby poziom mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz to będzie lepiej słychać. Nie będzie też słychać szumów, które ewentualnie mogły się pojawiać wcześniej. No zobaczymy, ewentualnie tak jak wiele osób mi też sugerowało i sam na to pomyślałem o tym, że żeby po prostu część niektórych audio po prostu obrabiać jeszcze dodatkowo i w ten sposób może uda się po prostu jeszcze to poprawić. Ale zacznijmy sobie od pytań w takim razie. I teraz tylko jeszcze sprawdzę, czy mamy równo tutaj wszystko. Myślę, że jest równo teraz. I tak, wróci do mnie SGS4 i kupuję Samsunga Galaxy Gear. W ogóle zauważyłem, że bardzo dużo osób zaczęło kupować Samsunga Galaxy Gear. Myślę, że to no dobrze, dobrze, fajnie. Cieszę się z tego względu, że więcej osób zauważy, że to naprawdę jest fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o zegarek. I to nie jest taka jakby do końca zabawka, jak niektórzy mogą sobie sądzić. I myślę, że wiele osób, które będzie miało do czynienia z Samsungiem Galaxy Gear, przekona się do niego, bo naprawdę warto, warto. Ja jestem bardzo zadowolony. Nawet nie wiem, czy nie bardziej zadowolony niż Samsunga Galaxy Note 3. No dobra, przejdźmy sobie dalej. Ten mikrofon średnio się sprawdza. Okej, no ja mówię, ja będę testował. Jeżeli to będzie nadal tak, jak jest teraz, po prostu zakupię jakiś porządny mikrofon, bo chcę, żeby jakby najlepsza była jakość tych filmów. W każdym razie cały czas testuję. Mam nadzieję, że będziecie w miarę czasu tam gdzieś pisać, czy jest lepiej, czy gorzej niż poprzednio, tak dalej. Aha, i tylko tak w ramach jeszcze przypomnienia, niektóre materiały, które się pojawiają, mogą być, są jeszcze nagrane na przykład telefonem, bo po prostu jeszcze wtedy one tam gdzieś leżą na dysku i po prostu nie miałem czasu ich obrobić, więc możliwe, że takowe się pojawią, więc będę gdzieś tam zaznaczał, że to są starsze materiały. Dźwięk gorszy. No zobaczymy, ja będę sprawdzał też to, jak to się sprawdza właśnie już po nagraniu dokładnie i będę próbował coś z tym zrobić. Panie Robercie, co by Pan wybrał na gwiazdkę? Nexusa 7 czy Galaxy Gear? To znaczy tak, po pierwsze, jeżeli myślisz o Galaxy Gear, to rozumiem, że masz telefon, który z nim współpracuje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że zależy, czy potrzebujesz tablet, bo jeżeli masz na przykład Note 3, to dużo osób pisze, że na przykład nie potrzebuje, że myślało o tym, żeby kupić Note 8.0, ale później doszli do wniosku, że jednak przy Note 3 nie potrzebują tabletu, więc to wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście ten tablet jest Tobie potrzebny, jakie masz jakieś oczekiwania związane z nim, czy bardziej nastawiasz na to, że Galaxy Gear jakby tutaj rozbuduje możliwości Twojego telefonu i bardziej Tobie zależy. Szczerze powiedziawszy, jeżeli stałbym przed takim dylematem to i nie miałbym tabletu, bo rozumiem, że możesz być w takiej sytuacji, to chyba bym się bardziej skusił na tablet. I Nexus 7 to jest naprawdę super rozwiązanie. Więcej chyba skorzystasz z Nexusa niż z zegarka, tak mi się wydaje, więc tak obiektywnie mówiąc po prostu tablet to jest lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zegarek. Zegarek, jeżeli ktoś naprawdę już ma trochę tego sprzętu i chce sobie go wzbogacić i ma jakąś tam sumę gotówki odłożoną, którą chciałby przeznaczyć właśnie na jakiś gadżet, to Galaxy Gear wtedy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Przykro mi to mówić, ale chyba poprzednie filmy były lepsze, może na to kwestia przyzwyczajenia. Wiecie co, no możliwe, no ja cały czas testuję, myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, to się wszystko unormuje. Chcę też zakupić sobie dodatkową lampkę, żeby to trochę jaśniej było, tak dalej, żeby te kolory były lepsze. Na pewno kamera lepiej zbiera światło, więcej światła zbiera i obraz jest lepszy niż z telefonu. Z tego względu, że na telefonie bardzo często gdzieś tam ostrość się gubiła, bardzo często zmieniała się jakby sekwencja kolorów, raz wychodziło za ciemne, raz za jasno, więc pod tym względem na 100% kamera lepiej się sprawdza. Kwestia jest po prostu tego mikrofonu, że jeżeli będzie tego wymagało jakby tutaj zaopatrzenie kanału, to nie ma problemu, oczywiście zaopatrzę się w taki jakiś lepszy
mikrofon i myślę, że prędzej czy później to nastąpi po prostu. Dźwięk jesteś jeszcze kwestią ustawień, ale używaj lepiej na Note 3 rysika, bo zasłaniasz palcami wszystko oraz przybliża trochę kamerę, bo litery są strasznie małe. Rozumiem, tu myślę, że teraz będzie na pewno spoko. Jeśli chodzi o Nexus 7, to się sprawdzało dotychczas, jeśli chodzi o Q&A, więc myślę, że tak. Chyba, że wolicie na przykład Q&A bezpośrednio z komputera nagrywane, ale podejrzewam, że po prostu to nie jest do końca takie fajne rozwiązanie. Dlaczego pod koniec filmu, gdy się żegnałeś dokładnie po 21 minucie, był czarny ekran? Ktoś odpisał, że błąd renderowania YouTube. Nie zrzucam tutaj nic na YouTube, to był mój błąd. Kwestia jest tego taka, że mój poprzedni program, który renderował filmy, było tak, że musiałem zaznaczyć jakby odpowiedni obszar od A do B, który ma się wyrenderować i nic więcej się nie renderowało. Tutaj w nowym programie mam coś takiego, że po prostu on renderuje od momentu, kiedy się rozpoczyna jakakolwiek pierwsza ścieżka, do momentu, kiedy kończy się jakby dowolna jakakolwiek ścieżka. I tam była taka sytuacja, że po prostu skończył się materiał wideo i ja nie zauważyłem, że dalej na końcu jeszcze gdzieś tam był po prostu ten taki podpis Robert Nawrowski, który po prostu no, jakby ma tutaj na celu po prostu no, zapisanie tego filmu w takiej postaci, żeby jeżeli ktoś sobie gdzieś go skopiuje, żeby po prostu było napisane, że to jest mój film, bo wiele osób mi pisało, że zdarza się to, że widzą filmy moje na innym kanale. Co nie zmienia faktu, że po prostu ja tego nie usunąłem na końcu i w ten sposób właśnie to się znalazło i automatycznie program wydłużył sobie ścieżkę i dołożył te tam chyba 10 czy 5 minut i w tym momencie niestety, ale stało się tak, jak mówię, że po prostu no, dłużej to trwało i w tym momencie film wyrenderował się dłużej. Co to dalej mamy? Co lepiej kupić? Samsung Galaxy Note 2, HTC One czy iPhone 5? Wszystko zależy od tego, do czego potrzebujesz urządzenia. Jeśli chodzi o Note 2, no to uważam, że to jest nadal bardzo dobre urządzenie, bardzo fajny smartfon. Bardzo zawsze polecam przy Note'ach, szczególnie Note 2, 3, żeby pójść do sklepu, zobaczyć jak one wyglądają w rzeczywistości, bo one nie są małe i nie chciałbym nikomu tutaj polecać, jeżeli nie będzie mu się po prostu w ręce dobrze trzymało tego telefonu. Dlatego polecam zawsze pójść do sklepu, sprawdzić, dotknąć, chwycić do ręki drugi telefon inny, żeby właśnie porównać sobie. To jest najlepsza metoda, nie ma innej lepszej. Nawet, nie wiem, niektórzy mówią, że wycinanie z kartonu jakichś takich, powiedzmy, dokładnych wymiarów urządzenia, żeby to chwycić, ciężko to oddać, bo z tego względu, że te urządzenia są naprawdę fajnie wyważone, że one dobrze leżą w dłoni, mimo tego, że są duże, ale one są dobrze wyważone i naprawdę wrażenie jest zupełnie inne w tym momencie. Jeśli chodzi o iPhone'a, no tutaj nie mogę Ci nic doradzić, ani też odradzić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dobry telefon i dużo osób z niego po prostu korzysta i nie ma co hejtować czegoś, co po prostu jest dobre, tylko nie jest Samsungiem. W każdym razie, no ja skupiam się na tych urządzeniach Samsunga, więc na pewno polecę Ci Samsunga Galaxy Note 2. Jeśli chodzi o HTC One, no ja się nie potrafię przełamać do tych telefonów. No bawiłem się wieloma i jakoś żaden mi nie podpasował jeszcze, więc no mimo tego, że chciałbym jakby przełamać się właśnie i spróbować nawet dłużej poużywać jakiegoś HTC, to jakoś nie pasuje mi ta nakładka Sense i mimo tego, że on jest metalowy, trochę bardziej się grzeje, jakiś taki jest surowy, no dla niektórych to jest zaleta, dla mnie to akurat no, nie jest jakaś tam super zaleta i muszę przyznać, że po prostu się nie mogę przełamać, jeśli chodzi o urządzenia HTC. Dźwięk trochę lepszy, ale jakby za duże wzmocnienie, zmniejszy będzie idealnie. No właśnie dzisiaj zmniejszyłem, więc mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Kiedy będzie film o Note 3 w kieszeni i czy podpisali w związku z Gorilla Glass? Pozdrawiam. No cześć, jeśli chodzi o spodnie, znaczy Note 3 w kieszeni, to wy dzisiaj macie poniedziałek, myślę, że jeszcze w niedzielę wieczorem późnym się pojawiło najpóźniej w poniedziałek właśnie Note 3 w kieszeni, więc film już powinien być na kanale. A odnośnie Gorilla Glass, to zapraszam na mojego bloga. No tak jak wspomniałem, tam będą rzeczy, na które publikowane, których no nie ma na kanale, bo no nie chcę robić filmu z tego względu, że żeby powiedzieć dwa czy trzy zdania, wolę to napisać i wtedy wszyscy mogą sobie tam wejść, zerknąć.
A robienie filmu, żeby pokazać coś 2 minuty, jeżeli tak naprawdę nie potrzebujemy obrazu, tylko kilka zdań, żeby przekazać, to wolę to pisać na blogu, więc zapraszam na bloga, chętnie odpowiem Wam również tam na wszystkie pytania. Wejdźcie, zobaczcie, jest między innymi właśnie odpowiedź o Gorilla Glass, oficjalne stanowisko Samsunga. Gorzej niż wcześniej, no przykro mi, mam nadzieję, że to się jakoś będzie teraz tutaj poprawiać. Nie wiem, bo jestem przed oglądaniem filmiku, obejrzałem 1 minutę, więc nie wiem, czy Pan o tym mówił, ale kamera wychwytuje świeżenie ekranu Note i to trochę denerwuje. Tak, bo to jest tylko wtedy, kiedy mam ekran ściemniony, a ja miałem tam wtedy auto włączone i nie rozjaśniłem. W drugiej części filmu jest rozjaśniony ekran i wtedy zdecydowanie lepiej to wygląda, więc no polecam zobaczyć. Czy jest film na temat przenoszenia aplikacji na kartę SD, bo mam z tym problem. Jest jeden film dotyczący Samsunga Galaxy S4, o tym, że niestety nie wszystkie aplikacje da się przenosić. Jest film na kanale, no wystarczy jak wejdziesz na playlistę od Samsunga Galaxy S4, tam na pewno będzie. Robert, czy widziałeś to, czy twoim zdaniem warte swojej ceny? Szczerze powiedziawszy, nie patrzyłem jeszcze na ten link tutaj, ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nam się załaduje. 299 zł, dwie osoby już kupiły. I co tu mamy dokładnie? To się nazywa Element Case Eclipse Samsung Galaxy S4. Jak to wygląda? Aktualnie internet mi się wolno chodzi z tego względu, że po prostu uploaduję inne filmy w tym czasie, więc no niestety tak to wygląda u mnie. Generalnie cały czas tak u mnie wygląda internet, bo cały czas coś uploaduję, więc tak jak widzicie, nie ma lekko. No ciekawie to wygląda, ale strasznie pogrubia telefon, to raz, więc ja już bym w to nie poszedł. O ile bardzo bardziej gruby jest tutaj telefon. Wiadomo, może on dobrze chroni telefon, ale no ja bym się chyba w coś takiego, o coś takiego nie pokusił, więc smukły ergonomiczny kształt. No może jest ergonomiczny, ale nie smukły, z tego względu, że strasznie pogrubia to urządzenie, no nie wiem. Ja bym się na coś takiego nie zdecydował, chociaż ładnie to wygląda, muszę przyznać szczerze. Fajna jest ta funkcja, którą tak naprawdę HTC ma w zestawie, jakby w obudowie zwykłej, więc niektóre modele przynajmniej z tą taką podstawką, no ale czy z tego będziesz korzystać, że telefon tak będzie stał cały czas? Jak będziesz musiał go odebrać, to musisz to i tak najpierw schować, więc to takie no średnie rozwiązanie. No ale telefon wygląda dość kosmicznie w tym, trochę jak jakiś statek kosmiczny właśnie. No i strasznie pogrubia, to by mnie odstraszyło, ale myślę, że jeżeli jesteś zainteresowany tym, no całkiem fajnie to wygląda, może inni się wypowiedzą też. W razie czego jest link w poprzednim Q&A do tego. Więc no zobaczymy. Gdybyś miał możliwość wybrać HTC One czy ponownie Galaxy S4? Myślę, że Galaxy S4. Bawiłem się no nawet, nie wiem, no parę dni HTC One, bo byłem na wyjeździe i znajomy miał. To jest dobry telefon. Ja nie odmawiam jakby tutaj zasług producentom. To jest naprawdę dobry telefon, dobrze zrobiony, dobrze wykonany. Też z dużą ilością funkcji, chociaż nie taką jak Samsung. Ale mnie on nie pasuje. Ja bym się. Mnie kompletnie sens nie przekonuje to przewijanie tych aplikacji, tego wszystkiego. W niektórych miejscach różne kolorystyki, w jednym miejscu białe menu, w innym czarne. No to nie jest dla mnie. Ja lubię spójność, którą daje Samsung Galaxy S4 i nakładka TouchWiz, więc myślę, że to jest jakby najlepsze rozwiązanie dla mnie, przynajmniej personalnie. Panie Robert, co Pan sądzi o dwóch wersjach Galaxy S5, zwykłej i premium? Szczerze powiedziawszy, nie czytałem o tym, ale samo takie rozwiązanie dla mnie beznadziejne, bezsensowne, stratne dla Samsunga. Kolejne dzielenie jednego modelu na 500 razy to nie jest dobre rozwiązanie. Tak nie powinno być, bo zaraz tak, niektórzy będą chcieli kupić od razu urządzenie i będzie na przykład tylko to zwykłe, a po 2 miesiącach wyjdzie wersja premium, która będzie w cenie jakby tamtego, które wyszło jako pierwsze, a tamto pierwsze już do tego momentu po 2 miesiącach staniało 200-300 zł. No, to jest robienie, że tak powiem, debili z klientów i to jest głupie rozwiązanie. Jeżeli Samsung pójdzie w coś takiego, to muszę przyznać, że naprawdę to jest strata i złe rozwiązanie. Tak nie powinno być. Powinien być jeden model na rok czy na pół roku.
flagowy i on powinien być najważniejszy. Z nim powinniście jakby utożsamiać całą marką, jego promować, nie wypuszczać miliona różnych wersji. Już Samsung Galaxy S4 w wersjach Active, Zoom. No ja wiem, to są trochę inne urządzenia jednak przeznaczone dla innych osób, ale mimo wszystko, no to można było to załatwić jakby czymś innym, w sensie takim, że zrobić Samsunga Galaxy S4 od razu takim wodoszczelnym, zrobić tylko z dotykowymi ekranami, przyciskami, i nie producenci potrafią to rozwiązać, Samsung nie, więc no nie wiem, muszą chyba się nad tym trochę zastanowić. Zrób coś z tymi pasami, bo jak ogląda to rozpraszałem, już nie powinno być. Czy uważasz, że opłaca się wziąć tą umowę z Orange, co dają Samsung Galaxy Note 3 i tablet za 1 zł? Powiem szczerze, ja już nigdy nie wezmę telefonu na abonament. Fakt jest taki, że no po prostu, jeżeli ja mam kupić telefon za 3000 zł, to wolę go kupić za 3000 zł powiedzmy w jakimś sklepie, niż płacić za niego 1500 i brać abonament za 140 zł na 2 czy na 3 lata, jeżeli mogę mieć ten sam abonament za 50. W gruncie rzeczy suma summarum przepłacam i to sporo za ten telefon. A jeśli chodzi o jakieś takie tutaj promocje typu, ja nie patrzyłem, nie wiem jak to wygląda za złotówkę, nie wiem w jakim abonamencie, więc ciężko mi się do tego odnieść. Jak mi pokażecie konkretną ofertę, to powiem, czy mi się coś takiego ładował, albo czy polecałbym to jakoś swoim znajomym, rodzinie, czy jak. Co sądzisz o custom ROMach? Ostatni custom ROM wrzuciłem na Samsunga Galaxy S1. Wtedy, kiedy już tam trochę lagował i już nie dawał rady na tym oficjalnym softie. W każdym razie Samsunga Galaxy S2 już nie jakby modowałem, nie ruszałem, cały czas oficjalny soft, jedynie co to zrobiłem sobie debranding i to była ostatnia rzecz, która robiłem jakimkolwiek z telefonem, bo miałem Samsunga Galaxy S2 kupiony w komisie z plusa, był po prostu, jak chciałem mieć niebrandowany, udało mi się bez problemu to zrobić i od tamtego czasu już nic nie bawiłem się, ale ja rozumiem, że niektórym może pasować po prostu jakieś inne rozwiązania albo czyste softy. W każdym razie no, ja jestem zwolennikiem tych oficjalnych rozwiązań przez producenta. Witam, zastanawiam się nad Note 2. Widziałem chyba o 1200 zł. Opłaca się go brać w tej cenie? Wiem, że jesteś dość szybki, ale mam pytanie, czy dobre zdjęcia w nocy robi, bo chyba miałeś na dłużej. Że jest dosyć szybki, a nie, że ja jestem dosyć szybki. W każdym razie tak, jeśli chodzi o zdjęcia, to generalnie w nocy Samsung w żadnym urządzeniu się jeszcze do tej pory nie, jakby nie popisał. W każdym razie, no, są urządzenia, które lepiej robią zdjęcia w nocy. Na pewno iPhone robi w nocy i to już od wielu, wielu miesięcy powtarzam, że Samsung nie jest niestety idzie w megapiksele, a nie w jakoś jakby matrycy tutaj, czy w samego obiektywu. Trochę mogliby to lepiej rozwiązać z tego względu, że niestety zdjęcia nawet delikatnie poruszone się rozmazują straszliwie, więc z tymi zdjęciami no słabo to wygląda. W każdym razie jeśli chodzi o Note 2, bardzo szybki, fajny telefon, naprawdę ja byłem z niego bardzo zadowolony. Pierwszy mój Note, duże obawy, ale bardzo mnie zadowolił, jakby spełnił moje oczekiwania, więc serdecznie polecam na pewno. Czy dużo gorsze od S4 robi zdjęcia? Nie, one robią bardzo podobne zdjęcia. Może ciut mniej jasne, ale nie dużo na pewno. Myślę, że przez ostatnie naprawdę 2 lata, oprócz megapikseli i funkcji, które doszły w aparacie, to jeśli chodzi o matrycę, stricte się nic dużo nie zmieniło. Już Samsung Galaxy S2 robił naprawdę dobre fotki przy tej matryce 8 megapikseli. I to nie ma co ukrywać, po prostu już tamten telefon jest jakby na poziomie tych, które są obecnie i jakby te duże różnice nie są widoczne. To są jakieś mankamenty, tak naprawdę jakieś minimalne rzeczy, minimalne różnice. Aha, i ktoś pisze, że zdjęcia w Note 2 to nic ciekawego. No czyli tak jak mówię, słaba szczegółowość, pełno szumu i zdjęcia dosyć ciemne. Dużo lepiej do tego zadania nadaje się Xperia Z, HTC One. Tego nie sprawdzałem, więc się nie wypowiem. Dźwięk jest kiepski, ale lepiej wygląda Q&A z Note 3 niż z Nexusem. Nie widać fal na ekranie. Rozumiem, okej. Okay. No a mamy tym razem Nexusa, następnym razem będzie Note 3, najwyżej zobaczymy. Dźwięk tragiczny, dzięki bardzo, staram się. Mam 12 lat i nie wiem, czy opłaca mi się kupować Samsunga Galaxy Note 3, czy kupić jakiś tańszy telefon z firmy Samsung. Generalnie, jeżeli masz 12 lat, to podejrzewam, że masz niezbyt duże dłonie.
No tak, tak zakładam. I więc podejrzewam, że może być dla Ciebie troszkę za duży ten Note 3 i raczej bym się skupił gdzieś na jakichś mniejszych modelach, na Samsung Galaxy S4 maksymalnie, ale bardziej bym poszedł gdzieś tam w Samsung Galaxy S4 Mini, może coś takiego. Raz, że jeżeli to jest Twój pierwszy smartfon, to tym bardziej może nie warto na razie kupować takiego super topowego, chyba że po prostu, no nie wiem, nie jest dla Ciebie problem wydać taką gotówkę, ale szczerze powiedziawszy, no przejdź się do sklepu gdzieś tam, nie wiem, czy sam, czy z rodzicami i zobacz, jak wygląda Note 3, bo to jest naprawdę potężne urządzenie i nie jest ciężko go obsługiwać jedną ręką, a podejrzewam, że u Ciebie to może być nawet niemożliwe. Kiedy nowy odcinek? No już jest. Ci, co byli na blogu, to wiedzą, że było opóźnienie względem tego, że wyjeżdżam, więc zapraszam. Jeżeli w niedzielę nie pojawia się nowe Q&A, to znaczy, że na blogu napisałem, że będzie opóźnienie w związku z wyjazdem. W ten sposób jestem w stanie do Was dotrzeć, więc tam piszę. Tym bardziej zapraszam, jeśli chcecie jakieś dodatkowe rzeczy, bo jest kilka tam jakichś informacji, takich krótkich wpisów, zdjęć czy coś takiego, co się nie pojawia na YouTube z tego względu, że no inni po prostu będą mnie linczować za to, że robię dwuminutowe filmy czy półtoraminutowe, a to jest właśnie opowieść na tyle mniej więcej. Nie chcę jakby tutaj się wdawać w polemikę, że chcę zrobić 100 tysięcy, nie wiem, półtoraminutowych filmów, a nie tam 1000, powiedzmy 10-minutowych. W każdym razie dużo osób po prostu jakby nie pasuje długość filmu, więc małe informacje, takie krótkie, zwięzłe na temat, to zapraszam do bloga. Dzięki bardzo i dajcie znać, jak tym razem dźwięk się tutaj po prostu słuchało Wam się generalnie i jeśli będzie lepiej, to mam nadzieję, że właśnie w ten sposób już to teraz będzie wyglądało. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.